Tak, wszyscy tutaj wywodzimy się z samorządu jako parlamentarzyści i ta inicjatywa, która padła ze strony pana przewodniczącego Janka Dzięczyńskiego, szybko trafiła na dobry grunt, bo jako dawni samorządowcy czujemy sprawy samorządu, a wiemy, ile spraw przy naszych dyżurach dotyczy mieszkańców, więc takie wspólne dyżury na pewno ułatwią rozwiązywanie tych problemów, które tutaj trafiają do biur. Ja chciałbym powiedzieć, że ten rok, ponad już rok piastowania zaszczytnej funkcji radnego i przewodniczącego Rady Miasta spowodował pewne przemyślenia. Jednym właśnie z tych przemyśleń podzieliłem się z paniami, panem posłem, z panem senatorem, że często mieszkańcy przychodzą do nas z problemami, które wykraczają poza problem lokalny, a z drugiej strony jakby otrzymałem odpowiedź, że często do posłów przychodzą ludzie ze sprawami lokalnymi. W związku z powyższym pomyślałem, żeby zaproponować radnym niezależnym też wspólne dyżury poselskie. Na takie dyżury zgodziło się na tą chwilę 6 radnych. Będziemy te dyżury pełnić co poniedziałek. Od godziny 14 do 15 posłowie, panie posłanki, pan poseł, pan senator będą pełnić te dyżury samodzielnie, bo wiadomo, często przychodzą ludzie ze sprawami.